Witamy serdecznie. Wielkimi krokami zbliża się ten wyjątkowy czas. Czas dobrej muzyki, ryku, motocykli i samochodów amerykańskich. No po prostu dobrej zabawy, ścinawski blues nad Odrą. Już niebawem stąd w naszym studio nasi goście. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No to co i kiedy nas czeka, panie burmistrzu? Tak, już w ten piątek rozpoczynamy jubileuszowy 15. festiwal blues nad Odrą. On zaczyna się właśnie od konkursu amatorskich zespołów bluesowych. Startujemy i rozpoczynamy na scenie, otwierając to wydarzenie o godzinie 16:30, czyli po południu wszyscy zdążą wrócić po pracy. Oczywiście temu bluesowi, jak zwykle, już po raz 11 towarzyszy zlot motocyklowy, organizowany przez Stowarzyszenie Motosilesia tutaj z Legnicy. Oprócz tego po raz trzeci również przyjadą na nasz festiwal samochody amerykańskie. Te maszyny będzie można podziwiać w sobotę o godzinie 13:00. Jest parada i motocykli, i samochodów amerykańskich. No a od 16:00 godziny mamy już granie na scenie w porcie. Wydarzeniem tego dnia kończącego festiwal, czyli w sobotę, kończącego granie na scenie, będzie koncert, przed którym nadamy uroczyście imię Darka Darołacha. No, współtwórcy czy pomysłodawcy, człowieka, którego niestety pożegnaliśmy, ale jego pamięć zostanie w ten sposób uczczona z pana inicjatywy. To piękne. My wszyscy fani bluesa dziękujemy. Tak, no Darek od początku był zaangażowany w festiwal. Był tak naprawdę inicjatorem tego wydarzenia w Ścinawie. Kochał bluesa, kochał Tadeusza Nalepę, kochał zespół Dżem. No i ściągał do Ścinawy różnych artystów, dzięki czemu na to Drom już po raz 15 będzie płynął blues. Będzie płynął blues, będą też płynęły statki, ale o tym za chwilę. Dodajmy tylko tyle, że blues wraca do domu, bo wraca do portu. Tak, podczas Dni Ścinawy, czyli 1 i 2 czerwca uroczyście otwieraliśmy zmodernizowany dzięki środkom unijnym port na brzeże w Ścinawie. I właśnie wracamy z wszystkimi wydarzeniami plenerowymi w to miejsce i także blues nad Odrą również wraca do ścinawskiego portu. Pani Aniu, Anna Podbucka jest naszym gościem. Witam serdecznie. Co będzie się działo tak już stricte na scenie? Jak już burmistrz wspomniał, piątek zaczynamy tradycyjnie już od konkursu amatorskich zespołów bluesowych. I tutaj w tym roku wyłoniliśmy spośród wszystkich zgłoszonych zespołów 5. No muszę przyznać, że poziom jest bardzo wysoki, więc jury będzie miało naprawdę nie lada problem, żeby wybrać zespoły, które zajmą te pierwsze 3 miejsca. Jak już o tym mówimy, to w tym roku zaprosiliśmy 2 zespoły, które w ubiegłym roku zajęły 1 i 2 miejsce. Zespół Sztof i Robol Blues. To taka forma nagrody. Tak, z tym, że zawsze to pierwsze miejsce jest zapraszane na, jako zespół występujący podczas sobotnich koncertów. W związku z tym, że Darkowi bardzo zależało, żeby oba zespoły wystąpiły w tym roku, no to nie mogliśmy inaczej zrobić, jak oba zaprosić. To był nasz dyrektor artystyczny, on wiedział, co jest dobre i no i oczywiście ze względu na jego pamięć w ten sposób postąpiliśmy. Sobota to już jest typowo koncertowa, zespoły takie jak właśnie Sztof, Onus Blues, Robol Blues, Paranoja, no i Gwiazda Wieczoru, no, która też nie mogła być inna jak zespół Darka Łacha, czyli Daro Plus Band, który wspólnie z organizatorem zaprosił do wspólnego koncertu Maćka Balcara, wieloletniego wokalistę zespołu Dżem. No, mam nadzieję, że ten koncert będzie niezapomniany ze względu też właśnie na nadanie imienia festiwalowi i, no i wspomnienia o Darku, które na pewno gdzieś tam ze sceny popłyną. Festiwal to jest też taki czas, kiedy zawsze staramy się wspomóc osoby potrzebujące. I w tym roku będziemy zbierać pieniądze dla Julki Strzeleckiej, która choruje na chorobę Angelmana. Julka jest cudowną dziewczynką, samodzielnie nie chodzi, nie je, ale
ale jest naprawdę takim promyczkiem. Wiem, bo jest moją sąsiadką, więc widzę ją na co dzień. Jest naprawdę cudownym dzieckiem, które chcemy wspomóc. Więc zapraszamy w piątek i sobotę na stoisko, na którym będzie Julii mama stała i sprzedawała ciasta. Mamy nadzieję, że będzie pogoda taka sprzyjająca, że Julka też będzie mogła z nami chociaż przez chwilę być w tych dniach. Mam nadzieję, że warto wspomóc, bo to naprawdę taka fajna akcja. Tyle atrakcji na scenie, ale jak słowo się rzekło, popłynie nie tylko doskonała muzyka, ale popłyną też statki. Kamila Grabka-Lewin, witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałabym zaprosić do Ścinawy, ponieważ już drugi miesiąc pływamy po Odrze. W każdy weekend, a szczególnie w ten najbliższy, zapraszamy wszystkich miłośników bluesa, ale również turystyki wodnej do Ścinawy, ponieważ z tej okazji przygotowaliśmy specjalny bluesowy rozkład rejsów. Od godziny 10 w sobotę i w niedzielę do wieczora, ale dodatkowo również w piątek od początku trwania festiwalu, od godziny 17, zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu na rejsy, gdzie z pokładu statku Ścinawa będzie można podziwiać przepiękną turystykę, przyrodę Krainy Łęgów Odrzańskich. Woda sprzyja, sceneria sprzyja, muzyka fantastyczna, także na pewno będzie to dodatkowa atrakcja tegorocznego bluesa. Taką specjalną niespodzianką dla wszystkich przybyłych będą bezpłatne rejsy, które dla mieszkańców ufundowało Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa ze środków miasta Ścinawa w ramach projektu Turystyka Wodna w Krainie Łęgów Odrzańskich. Od dziś, od godziny 8 rano, będzie można odbierać bezpłatne wejściówki na 3 rejsy. Czyli patrzę na zegar, już można odbierać. Tak. Ośrodku Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe Pałacyk w Ścinawie przy ulicy Jana Pawła II 17. Rejsy odbywać się będą o godzinie 15 w sobotę i 15 w niedzielę, a także w piątek o godzinie 17. Taką specjalną wisienką na torcie bluesową w sobotę bezpośrednio po paradzie o godzinie 15 będzie właśnie rejs, któremu towarzyszyć będzie spotkanie autorskie. Gwiazdą tego spotkania będzie Zdzisław Pająk, człowiek, który w zasadzie od początku trwania festiwalu współpracuje z organizatorami, zasiada jako juror i ocenia amatorskie zespoły, ale też jest doskonałym pisarzem, który spisuje biografię muzyków, szaman bluesa, Jimiego Hendrixa. I to spotkanie o godzinie 15 w ramach właśnie tego bezpłatnego rejsu będzie na pewno fantastyczną atrakcją dla wszystkich miłośników bluesa. Czyli wejściówki już można odbierać i to będzie jedyna przepustka. Nie trzeba będzie śpiewać, bo niby śpiewać każdy może, ale... Jeżeli ktoś nie załapie się na te bezpłatne rejsy, proszę się nie martwić, dlatego że... Statek będzie pływał, tak jak wspomniałam wcześniej, od godziny 10 rano do wieczora, do ostatni rejs o godzinie 20 w sobotę i będzie można po prostu zakupić bilet, rezerwując go wcześniej. Serdecznie zachęcam do polubienia naszego fanpage'a Statek Pasażerski Ścinawa, gdzie będzie umieszczony rozkład rejsów i wszystkie szczegóły dotyczące rezerwacji rejsów komercyjnych. Także drodzy Państwo, nie pozostaje nic innego jak 19 i 20 lipca wybrać się, no gdzie? No do Ścinawy, Panie Burmistrzu. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Nawet możemy powiedzieć, że niedziela też, ponieważ w niedzielę, no oprócz tych rejsów dedykowanych również bluesowi, no tej, w tą niedzielę również jakby kończy bieg zlot motocyklowy, więc również wiele atrakcji. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przybywajcie 19, 20, a nawet 21 lipca. Ścinawa otworem stoi.